A co z tymi ludźmi, którzy już skończyli szkołę, którzy nie będą mieli takiej możliwości, tak jak pan przed chwilą powiedział, żeby... Pani redaktor, jeżeli mogę tak wejść w słowo, przepraszam bardzo, jestem trochę impulsywny. Ten problem rozwiązały wszystkie systemy zachodnie od bardzo dawna. Tam jest jedna wspaniała sprawa. System kształcenia zawodowego, po pierwsze, jest nadzorowany przez przedsiębiorców w postaci na przykład Izby Przemysłowo-Handlowej, a z drugiej strony ośrodki szkoleniowe są te same, zarówno dla młodych ludzi wchodzących w życie, zarówno dla tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a nawet dla tych, którzy chcą zmienić kwalifikacje, bo często w życiu tak bywa, że trzeba się rekwalifikować. I taki system, zalążki takiego systemu były u nas w postaci Centrum Kształcenia Praktycznego, no ale myślę, że trzeba do tego wrócić i mocno to naprawić. Zmiana prezydenta miasta po maksymalnie dwóch kadencjach to naturalna norma dojrzałej demokracji oraz sposób na nadanie nowego impulsu rozwojowego i przezwyciężenie rutyny. To są pańskie słowa. Była rutyna? To znaczy, to jest naturalna ludzka sprawa. 8 lat, to ja żartuję nawet, że Putin po dwóch kadencjach zrezygnował, natomiast Białoruś i Korea Północna, przepraszam za dosadność, to nie jest dla nas standardem do naśladowania. Myślę, że zawsze tak jest, że każda nowa miotła najlepiej zamiata, a łomży potrzebne jest zrzucenie rutyny, otwarcie się na inicjatywy i przy całym szacunku do obecnych władz, do wszystkich, którzy piastują funkcje, to na pewno łomży wyjdzie na zdrowie. Jakie są jeszcze pana cele strategiczne w kampanii wyborczej? Przede wszystkim chciałbym, żeby Ratusz Łomżyński, jeżeli zostanę prezydentem, to gwarantuję, działał dosłownie jak szwajcarski zegarek, bo dla nas barierą, często nie do przeskoczenia, jest to, że musimy tracić czas, ja mówię o przedsiębiorcach, ale i o zwykłych obywatelach, że musimy tracić czas i udowadniać, że no mamy rację. Natomiast w moim standardzie to urzędnik odpowiada za to, żeby pomóc znaleźć zgodne z prawem rozwiązanie nawet najtrudniejszej sprawy. Drugi ważny problem to jest integracja środowiska, bo mamy działać razem. W związku z tym kultura, sport, rekreacja to są formy, w których musimy się jako łomżyniacy spotykać, poznawać, budować wzajemne zaufanie. Trzecia sprawa to jest sprawa młodzieży. Przecież młodzi ludzie, musimy podjąć, odrzucono nie wiem dlaczego, inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta jako formy współpracy samorządów. Młodzi ludzie muszą nauczyć się działać w samorządach. Najważniejsza sprawa to są miejsca pracy. I tutaj trzeba być naprawdę kamikadze, żeby obiecać, że cud się zdarzy. Owszem, na pewno można bardzo dużo zrobić, ale to będzie proces, który musi zaangażować wszystkich. Ja już dzisiaj widzę ogromną rezerwę. Mamy świetnych informatyków. Mamy bardzo dużą rzeszę firm budowlanych. To są obszary, w których można przy dobrym zaangażowaniu samorządu jako takiego obrotowego lidera, animatora, można spowodować, że Łomża będzie atrakcyjna. To lepiej trzeba przedstawić. Dlatego tak to widzę. Jest jeszcze oczywiście bardzo wiele priorytetów, jak infrastruktura i tak dalej, ale oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową wspólnałomza.pl i tam jest naprawdę to dokumentnie opisane. Zachęcamy do odwiedzenia. Tak podsumowując, głosując na pana, co państwo wybierają? Wybierają na pewno rzetelność, wybierają nowy sposób sprawowania władzy, wybierają państwo na pewno otwartość na lokalne i nie tylko inicjatywy, wybierają państwo to, że będę starał się działać na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, ponieważ tak jak tu wcześniej pani na wstępie powiedziała, od 6 lat jestem członkiem Zarządu Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, znam doskonale te problemy tych przedsiębiorców. Naprawdę ci przedsiębiorcy są, w Łomży jest bardzo dużo ludzi przedsiębiorczych, może tak, jeśli stworzy im się odpowiednie warunki, jeśli ich się zachęci, jeśli im się pomoże, to naprawdę tutaj mogą powstawać nowe zakłady, nowe miejsca pracy, które przyciągną bardzo dużo właśnie, jeśli pokażemy, że tutaj można, przyciągniemy innych, prawda? Zawsze dobre przykłady są zachętą dla innych, żeby też tutaj zaistnieć. I wtedy postaramy się zatrzymać właśnie tych studentów, z którymi się ciągle spotykam, którzy właśnie narzekają, że no jest uczelnie już się rozwinęły, bo Łomża już się stała dość znanym ośrodkiem akademickim, bo właśnie tak jak powiedziałem, no już jest ponad kilka tysięcy studentów, no to już jest coś, to znaczy są bardzo dobre, nowoczesne kierunki, ale właśnie spróbować się ich tutaj zatrzymać, żeby właśnie powstawały te nowe przedsiębiorstwa, pomóc im w tej kwestii, że właśnie nie tylko tereny inwestycyjne, ale właśnie takie zwykłe sprawy, typu jedno okienko, żeby naprawdę rzeczywiście ono funkcjonowało, jeśli to ma być, prawda? Żeby ten przedsiębiorca, który chce założyć, młody przedsiębiorca, który nie ma doświadczenia, to trzeba wziąć pod uwagę, żeby on naprawdę otrzymał fachową pomoc, żeby jego poprowadzono w pewnym sensie na początku, prawda?
przez te niuanse prowadzenia biznesu i żeby on rzeczywiście zafunkcjonował, że to nie tak jak jest, że dużo ludzi zakłada firmy i na tym pierwszym początkowym okresie zaraz rezygnuje się, zniechęca, tylko żeby pokazać im, że to jest warto, że to jest naprawdę wyzwanie, które warto podejmować i że oni potrafią, że oni w tym mieście naprawdę mogą zrobić, że oni tutaj mogą zostać i być. I jeszcze tak dwa zdania, panie radny. Takie samo pytanie do pana. Co wybierają państwo? Tak, głosując na mnie, wybierają państwo po pierwsze bardzo służebnie nastawiony ratusz, po drugie otwarcie na współpracę z każdym. Dla mnie punktem wyjścia i tylko jedynym warunkiem, żeby Łomża mogła się rozwinąć, to właśnie to, żeby posłowie, obojętnie czy z PiS-u, czy z Platformy, czy z SLD, członkowie sejmiku, marszałkowie, łomżyniacy chcieli z nami razem współpracować. My umiemy zachować swoje miejsce w szyku, nie będziemy się pchali do kamery, bo ja chcę podjąć się ciężkiej, uczciwej pracy. Natomiast to, co możemy osiągnąć, to jest właśnie synergia współdziałania. Efekt dodatkowy, taka premia za to, że jesteśmy mądrzy i z wyobraźnią. Dziękuję panom za rozmowę. Moimi gośćmi byli kandydat na prezydenta Łomży, pan Tadeusz Zaremba oraz kandydat na radnego do Rady Miejskiej, pan Stanisław Kaczyński. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Thank you.